zawsze trzeba się liczyć z tym, że to może być tylko początek. Także było, nasz personel był przygotowany do następnych, powiedzmy, następnej pracy. Pokój był uprzątnięty, wymyty. Prześcieradła, które były niepotrzebne, były wykorzystane do okrycia, powiedzmy, poległych. My natomiast po prostu czekaliśmy. No, nie będę w tej chwili wypowiadał, jakich różnych słów można było usłyszeć w pokoju między nami. W każdym razie były to słowa bardzo przykre dla agresorów, dla tych, którzy tu zrobili taką jatkę. Już tak można to nazwać, to była jatka. To była akcja zomowców, którzy bez serca, bez litości likwidowali, nie patrząc na to, kogo i do strzelają. Po otrzymaniu od komisji tej strajkowej zawiadomienie, że kończy się strajk, że ugoda jakaś nastąpiła i że załoga będzie mogła wracać bez, powiedzmy, szkody do domu. Także czekaliśmy do końca. Myśmy wychodzili ostatni. Czyli ja gdzieś wychodziłem gdzieś około godziny 20, 20.30. Naturalnie znowu trochę byłem przygotowany na to wyjście, gdyż przed zakładem, przed tą bramą tutaj, właściwie przed portiernią, stało masę kobiet, które chciały wiedzieć, co z ich mężami. No tam częściowo pospisywałem sobie i przekazywałem to nie do opisania przeżycie, które jest tak przykre i nieprzyjemne powiadamiać kogoś, że jej mąż, ojciec czy syn nie żyje, czy jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu, w klinice. W każdym bądź razie tośmy jakoś wypełnili, no i strach był później wracać do domu. Było też wiele żon, kobiet, rodziny, członków rodziny, tych, którzy po prostu jeszcze nie wrócili do domu. A takich było dosyć dużo. Nie musieli być bardzo ciężko poszkodowani, ale byli, powiedzmy, przetrzymywani jeszcze w klinice. Badania były robione dodatkowo i nie wrócili. No o tych to nie mogłem powiadomić. Natomiast ja to miałem tą karteczkę i czytałem. Wszystkich tych ciężko rannych to miałem spisanych. Długo nawet tą karteczkę trzymałem, później wyrzuciłem, żeby zapomnieć. Te kobiety, szczerze mówiąc, reakcja powiadomianych była różna. Niektórzy z nich, bo to trudno powiedzieć, że to żony czy tego, niektórzy, bo tam były całe rodziny i dziadkowie, i mężowie, po prostu nieprzychylnie się to sądzili, że to albo myśmy nie mogli pomóc, albo jesteśmy jacyś. Natomiast część z wyrozumiałością nas przyjęło i to, bo każde takie powiadomienie łączy się z przykrością. Z jednej i z drugiej strony. I powiedzmy, nigdy ten powiadamiany o przykrym, powiedzmy, zdarzeniu nie pała do nas jakąś tam, powiedzmy, sympatią. Raczej jesteśmy tacy, ten, który powie, nie tylko w tym przypadku, powiedzmy, w każdym przypadku, gdyż, powiedzmy, wiele razy się zdarzało, że musiałem, powiedzmy, jako lekarz, który udzielał pomocy w wypadkach górniczych, iść i z powiadomieniem, że niestety tam zginął syn, ojciec, brat.
to za każdym razem taka wiadomość, no, jest przykra. I przykro człowiekowi w ogóle powiadamiać. Samochód miałem w tym, na terenie przychodni, także musiałem przejść cały ten trakt z kopalni do przychodni, obok czołgów, obok zomowców, ale szliśmy w fartuchach białych, także nie ruszano nas. Wiem, że górników, którzy mieli gdzieś w zakamarkach, w jakichś małych uliczkach, tam gdzieś ich złapano, pobito. No jak było w rzeczywistości, to w każdym razie takie wiadomości do mnie docierały i nie wiem, czy to polega na prawdzie. Ale chyba tak.